Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Wyszło słonko, przyszła wiosna, więc zachciało nam się pospacerować po mieście, powałęsać trochę, używając XIX-wiecznej kategorii, poflanerować. O tym, czym jest dzisiejsze flanerowanie i to nie tylko w okolicznościach wiosennych, ale też w świecie nowych technologii cyfrowych. O tym porozmawiam dzisiaj z naszą znakomitą gościnią, a jest nią dr Natalia Juchniewicz, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Filozofii, Techniki i Komunikacji. Dzień dobry. Cześć Natalio. Czy każde nasze wałęsanie się po mieście to jest flanerowanie, albo inaczej, czym jest flanerowanie dla tych, którzy może nawet nie wiedzą, że to robią, a mhm. robią to często? Flanerowanie to jest w ogóle taka figura, która pojawiła się w literaturze, antropologii XIX-wiecznej, która opisywała. No właśnie bardzo specyficzną postać. Mianowicie osobę, która spaceruje po mieście jednocześnie odkrywając to, odkrywając to miasto i wyrażając taki powiedziałabym ostentacyjną taką ostentacyjną niechęć do angażowania się w pewną formę pracy, jakiegoś takiego podporządkowania się reżimowi miejskiemu polegającemu na tym, że musimy się przymieścić z domu do pracy, tylko właśnie chodzimy wałę oglądamy miasto. I to co jest bardzo charakterystyczne w figurze flanera podkreślane, w, przez bardzo wielu badaczy, głównie oczywiście najsłynniejsze są tutaj badania Waltera Benjamina z pasarzy. To jest to, że flaner jest tym, który chodzi po mieście, odkrywając to miasto, to znaczy zachwycając się nim. W pewnym sensie cały czas będąc otwartym na nowe wrażenia, nowe doznania. I rzeczywiście, no, to jest bardzo ciekawa figura, bo to też pokazuje nam, że miasto stało się w tym XIX wieku pewnym obiektem zainteresowania ludzi, że my patrzymy na miasto nie tylko jak miejsce, w którym mieszkamy, które ma jakieś domy, nasze, nasze mieszkania mieszkania właśnie, y, czy nasze miejsca pracy, ale także architektura miejska, otoczenie, właśnie pasaże, arkady, mosty, to jest jakby coś, co także można podziwiać, to jest także coś, co można odkrywać. No i Flaner był właśnie takim y, odkrywcą miasta w pewnym sensie, jako zjawiska, jako też pewnego doświadczenia. XXI wiek, y, chyba flanerowanie wygląda nieco inaczej, bo jak mówisz o tych pięknych obrazach y, osób, które chodzą, zachwycają się elewacjami, słońcem i miastem, to rewidując to z rzeczywistością, widzimy czasem smutne panie, czasem smutnych panów z nosem w telefonie. Albo radosnych, ale z nosem w telefonie. No i w latach 90., co było nie tak znowu dawno, ale to też nie było wczoraj, pojawiła się kategoria surfowania takiego na przykład surfowania w sieci. Dzisiaj już się chyba tak nie mówi, ale my jeszcze pewnie tak mówiłyśmy, łącząc jeszcze, się tak. modemem Neostrady, prawda? Więc wtedy się surfowało. Czy to takie flanerowanie cyfrowe? Można by tak powiedzieć, że takie szwędanie się po stronach internetowych byłoby swego rodzaju, przynajmniej na początku internetu, takim właśnie modern flanerowaniem w XXI wieku? Tak, jak najbardziej. Można nawet powiedzieć, że właśnie pojawienie się przestrzeni cyfrowej w ogóle postawiło takie pytanie, czym jest dla nas przestrzeń, w jakiej my się przestrzeni znajdujemy, co to znaczy chodzić po jakiejś przestrzeni. I w momencie, kiedy rzeczywiście pojawił się internet, to pojawiła się też taka, takie pytanie o to, co my tam robimy. Tak? Na czym polega siedzenie przed monitorem, przed najpoczątku komputerem, a potem właśnie smartfonami czy, czy jakimiś innymi mobilnymi urządzeniami. Co się z nami dzieje, kiedy rzeczywiście w te ekrany się wpatrujemy. No i oczywiście no, można powiedzieć, że tak no, biernie siedzimy i się gapimy, natomiast dzieje się tam rzeczywiście dużo w tej przestrzeni cyfrowej i surfowanie tak było taką formą flanerowania, zrozumianego także w ten sposób, że internet był na początku dla nas czymś nowym. Był I to pewnym... była eksploracja, prawda? Tak, to była eksploracja, to było rzeczywiście wchodzenie na kolejne portale, na kolejne czaty, na różne komunikatory. To była próba... Oj, nie było jeszcze komunikatorów chyba na początku na, samym, prawda? Mam pra na myśli początki, jakieś tak. kanały IRC i tym podobne tak. rzeczy, więc, więc oczywiście jakieś takie próby wykorzystywania internetu także no do tego przekraczania granic w sensie fizycznym, tak? takim terytorialnym. Przecież na początku wszyscy obiecywali nam, że będziemy przez internet łączyć się z drugim światem, prawda? Gdzieś daleko odległym Zuckerberg, od nas. Cukerny to teraz tak. sobie cuję, akurat zupełnie, zupełnie przypadkowo. No tak, tylko właśnie problem polega na tym, że trochę nam się też ten internet zmienił. I dzisiaj ten internet to nie jest już taka sfera e, właśnie swobodnego e, przemieszczania się po różnych stronach internetowych, e, dlatego że y, no, już same wyszukiwarki są pewnym, pewną bańką, tak? są pewną e, zamkniętą też przestrzenią e, odnośników, linków, tego, na jakie strony rzeczywiście przez różne wyszukiwarki możemy trafić. No nie mówiąc już o, o tym, co się oczywiście stało w momencie, kiedy pojawiły się aplikacje, tak? kiedy e, tak naprawdę ta przestrzeń internetu zaczęła być bardzo rozumiana funkcjonalnie, e, taka bardzo konkretna. My wiemy, po co my ten internet otwieramy w pewnym Sensie. I rzeczywiście tej eksploracji, takiej zabawy internetem jest, wydaje się, już coraz mniej. Nie mówię, że tego w ogóle nie ma. Natomiast sposób, w jaki korzystamy z technologii mobilnych, z których no najczęściej rzeczywiście, w których najczęściej ten internet się pojawia, kiedy rzeczywiście zadajemy sobie pytanie, po co my z tych smartfonów korzystamy, no to tu argumentem jest w dużym stopniu stały dostęp do internetu, tak? mobilny dostęp do internetu, no to oczywiście ta mobilność ma no, taki bardzo konkretny charakter. My w pewnym sensie wiemy. Dlaczego używamy tych technologii, po prostu nie zamienia się to w jakąś taką swobodne flanerowanie, nie mówiąc o tym, że swobodne flanerowanie w sieci, jakie swobodne flanerowanie w mieście, w nawet w XIX wiecznym, wcale nie jest taką rzeczą, powiedziałabym, oczywistą, bo konsekwencje flanerowania są bardzo daleko idące. Pamiętajmy o kwestiach politycznych, społecznych, kulturowych, Zdałaś na początku pytanie o to, o to, czy wałęsanie się i flanerowanie to są terminy równo, równoznaczne. Ja bym powiedziała, że tak nie do końca, bo są oczywiście też osoby, które są zmuszone do wałęsania się po mieście, na przykład osoby w kryzysie bezdomności. No i raczej byśmy nie nazwali tego swobodną eksploracją miasta, tak? Czyli to jest też jakaś postawa polityczna. Tam pamiętam, że uwikłana w to była też kontestacja kapitalizmu i tego właśnie tej, tej pracy, o której powiedziałaś, czyli, no, żeby móc pozwolić sobie na kontestowanie pracy czy systemu kapitalistycznego, to też trzeba być w pewnej uprzywilejowanej pozycji, a, a nie właśnie w kryzysie. No tak dokładnie i taka sama sytuacja. Sytuacja oczywiście pojawiła się w naszej dyskusji na temat internetu, tak? Internet na początku miał być sferą anonimową, sferą taką, w której rzeczywiście każdy swobodnie, z której każdy swobodnie może korzystać, która nie jest kontrolowana przez jakieś korporacje, państwo, władze szeroko rozumiane, no a no, można powiedzieć, że zmierzamy raczej w taką, w taką sferę no, większej kontroli, większego nadzoru. Pewnie jak spojrzymy na flanerowanie cyfrowe czy cyberflanerowanie, bo tak to nazywasz. E, ma Dzieci. To tam mhm. jeszcze pozostał ten element takiej, takiej ciekawości poznawczej, bo jak patrzę na moją córę, to ona wykorzystuje właśnie wyszukiwarki internetowe do tego, żeby sobie pooglądać te strony. I to trochę przypomina mi to, co powiedziałaś na, na początku, jak w latach 90. internet pojawił się na mniej lub bardziej szeroką skalę w Polsce. To pamiętam kiedyś wizytę u mojego ojca w pracy, który zostawił mnie z komputerem. Internet Explorer odpalony i zupełnie nie wiedziałam, co mam tam robić. Znaczy, nawet mhm. studentom opowiadam tę anegdotę, bo dzisiaj to jest niebywałe, że można nie wiedzieć. Natomiast nawet nie wiedziałam, jakby w obszarze poznawczym nie miałam takiej kategorii, co tam jest i czego ja mogę chcieć. Odkryłam czaty, jakieś pokoje, na których się rozmawiało z ludźmi, których nie było, czyli właśnie to przekroczenie tej granicy przestrzennej. Natomiast nawet poszukiwanie informacji, to trzeba wiedzieć, czego się szuka. Mhm. Dziś już może bym prędzej wiedziała, czego szukam, albo mogłabym, prawda, podróżować po Wikipedii i coś ciekawego znaleźć, ale wtedy to trzeba było sprecyzować komunikat, czego szukasz. I to nie było takie proste. I myślę, że że to, to też pokazuje, jak nam się zmienia właśnie internet, i to, co powiedziałaś, że dziś już właściwie nie ma tego pytania, bo w każdej aplikacji szukamy. Czegoś innego, czy są tu jakieś prawidłowości, że na przykład nie wiem, dziewczyny, kobiety szukają czegoś innego, inaczej flanerują w sieci po tych aplikacjach, a panowie inaczej korzystają z tego? No oczywiście, że tak, bo oczywiście jako, jako różne grupy społeczne, różne płcie, my mamy oczywiście także zupełnie inne zainteresowania bądź innych rzeczy w ogóle szukamy, inne problemy rozwiązujemy tak, w życiu codziennym, w związku z tym oczywiście, że tutaj widzimy pewne różne Różnice. E, powiedziałabym, że no one w pewnym sensie od, od, odwzorowują na no takie, powiedzmy, wzorce kulturowe mężczyzn i kobiet, natomiast to pytanie zwraca także uwagę na, na szerszy problem flanerowania, to znaczy też samo flanerowanie, nie tylko cyf, cy, cyfrowe, czy te, 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 to cyberflanerowanie, ale w ogóle flanerowanie, chodzenie po różnych przestrzeniach mężczyzn i kobiet jest różne. No, no właśnie, a przejdźmy do miasta, mhm. bo cyberflanerowanie to jest to anachroniczne serfowanie w necie, chociaż już tak chyba dzisiaj nikt nie mówi. Ale jest też przecież taka odmiana flanerowania, która jest całkiem miejską aktywnością, tam właśnie chodzeniem czy też wałęsaniem się po mieście, ale z telefonem w ręku. Od mhm. tego zaczęłyśmy. Czy tutaj są jakieś zupełnie nowe praktyki, czy te mapy, które mamy, czy nawigacje w telefonie, czy to zmienia nasze flanerowania? Może w ogóle podważa ten sens, bo właściwie jak idę z mapą to zaburzam te, to, to, tę istotę flanerowania, bo nie idę bez celu. A to przecież o to chodziło. Tak, no właśnie m, mówimy tutaj o cyberflanerowaniu i o tym, że te nowe technologie pozwalają nam na cyberflanerowanie, ale z drugiej strony um, stawiana jest obecnie w badaniach taka, stawiana jest raczej taka teza, że w zasadzie żyjemy w czasach śmierci. Cyberflanerowania i flanerowania takiego właśnie swobodnego chodzenia po mieście również, um, dlatego, że to nasze przemieszczanie się ma zdecydowanie nie bardziej zorganizowany charakter. Tak jak wspomniałam wcześniej, no z różnych powodów, także takich, powiedziałam, społecznych, kulturowych, przestrzeń miejska nie jest przestrzenią zupełnie otwartą. To nie jest tak, że my sobie w mieście możemy rzeczywiście wejść wszędzie, chodzić wszędzie. To są oczywiście także różne grupy interesów, które postulują na przykład szersze chodniki, więcej ścieżek rowerowych, miejsca dla właśnie rodzin z dziećmi albo przeciwnie, dla tych, którzy jeżdżą na dyskorolkach. Więc pamiętajmy, że przestrzeń miejska nie jest też taką przestrzeń, przestrzenią zupełnie otwartą. To nie jest, nie, wydaje się, że chodzenie jest najbardziej naturalną rzeczą dla człowieka, ale wbrew pozorom chodzić nie, nie możemy wszędzie, przynajmniej nie w tej przestrzeni miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o o to, co się dzieje w momencie, kiedy bierzemy ze sobą na spacer smartfona, to rzeczywiście trochę nam się ta przestrzeń i postrzeganie przestrzeni zmienia. Wspomniałaś mapy wirtualne i rzeczywiście mapy wirtualne zmieniły w ogóle nasz stosunek do otoczenia. Dlatego, że kiedyś było tak, że jeżeli państwo jeszcze pamiętacie, korzystanie z map papierowych, ja akurat jestem e, e, olbrzymią fanką, jeśli nie powiedzieć jakimś, jakimś frikiem mapowym. Rzeczywiście zbieram mapy i te, do tych papierowych mam olbrzymi sentyment, ale wiem, że budowanie domu, za, załadowywanie domu kartonami z mapami to nie jest pewnie najrozsądniejsze w sytuacji, kiedy rzekomo wszystko jest w, w sieci. Um, ale te mapy kiedyś sprawiały nam pewną trudność i sporo osób miało problemy z tym, żeby posługiwać się mapami, dlatego że one wymagały najpierw od nas identyfikacji otoczenia, a dopiero potem nas na mapie. Czyli musieliśmy w pewnym sensie zrozumieć, gdzie jesteśmy i jak to miejsce odwzorowane jest na mapie, żeby rzeczywiście zorientować się, gdzie się znajdujemy, jakie jest nasze otoczenie i, i tak dalej. Natomiast dzisiaj jest tak, że jeżeli ja nie wiem, gdzie jestem, no to y, włączam mapę wirtualną. Mapa mnie lokalizuje, tak? Bo jestem oczywiście, mam włączoną nawigację. I ja nie muszę w ogóle myśleć o y, otoczeniu, w którym się znajduję. Nie muszę go świadomie na dobrą sprawę percypować, dlatego że jeżeli nawet się zgubię, to znajdzie mnie Google. Jeżeli nawet nie, nie będę I nawet wiedziała... I w lesie, prawda? I nawet w tak, lesie, tak. Y, więc y, y, jak będę czegoś szukała, czy będę starała się, y, no nie wiem, dotrzeć do jakiegoś miejsca, to mi wskaże najkrótszą, najlepszą, niezakorkowaną albo po prostu najciekawszą drogę. I to jest w pewnym sensie y, to sprawia, że te technologie, które znajdują się właśnie w naszej kieszeni, e, trochę ściągają z nas taką uważność na otoczenie. Dlatego powiedziałam, że nie do końca możemy powiedzieć, że to jest takie flanerowanie polegające na tym, że ja po prostu sobie swobodnie wędruję po mieście i ach niech to miasto mnie zaskoczy, bo ja dał dobrą sprawę. no Coraz częściej nie chcę być zaskakiwana przez miasto, ja chcę wiedzieć, że jak ja dotrę do jakiegoś miejsca, to tam będzie otwarta restauracja, to tam będzie park, w którym będę mogła spędzić czas z dziećmi. Tam będzie faktycznie jakiś jakaś forma usługi, czy pewnej formy spędzania czasu, którą sobie właśnie wymyśliłam. I to jest trochę tak, jak wspomniałaś wcześniej o tym, że kiedyś nie widzieliśmy do czego służy internet, a teraz bym powiedziała, że aż za dużo rzeczy oczekujemy od internetu i wymagamy od internetu, bo no, wymagamy również tego, żeby podsuwał nam pewne miejsca, przestrzenie, w których my możemy na przykład realizować różne aktywności, bądź przewidywalny sposób. Dokładnie. To, no, ale jest też druga strona medalu, to pozwól, że wejdę ci w słowo, bo my oczekujemy tego, ale też też korzystając z takich aplikacji no, często nie mamy wyboru, bo to jest, jesteśmy epatowani z profilowanymi, z personalizowanymi danymi, które zmuszają mnie do tego, żebym wybierała już tylko spośród tego, co jest w ofercie dla mnie przygotowane, żebym wybierała tylko te miejsca, których wcześniej szukałam i one będą mi oznaczone. I też właściwie jak, jak otworzymy taką mapę, no to też te dane, które są tam przygotowane dla mnie już tego flanerowania jakby, no, nie, nie pozwalają mi na nie, już odbierają mi tę możliwość eksploracji, bo dobrodziejstwo profilowania ściąga ze mnie konieczność podejmowania tych decyzji, eksplorowania, ale też nie bardzo mogę. Jak pojadę do innego miasta, to być może tam będzie terra incognita i, i coś jeszcze jest dla mnie nowego, ale w No Warszawie... nie będzie, bo wejdziesz na TripAdvisor i będziesz po szukała, szukała tak? restauracji, która pozwala na godne jedzenie. Tak? tak, dokładnie. Więc no właśnie problem polega na tym, że y, technologie dały nam bardzo dużo y, takiego poczucia bezpieczeństwa y, i rzeczywiście pozwoliły nam na to, żeby wejść w przestrzenie pozornie nieznane, tak? Zresztą jak ja robiłam badania nad użytkownikami smartfonów i pytałam ich, dlaczego w ogóle korzystają z takiej technologii, takie bardzo trywialne, otwarte, ogólne pytanie, to zaskakująco często pojawiały się odpowiedzi właśnie związane z nawigacją. To znaczy, bo chcę cały czas jakby móc skontrolować, gdzie jestem, bo chcę cały czas móc się swobodnie przemieszczać, bo właśnie obecność tej technologii cały czas w mojej kieszeni po prostu pozwala mi na to, żeby pojechać w jakieś miejsca, które są mi nieznane i tam czuć się bezpiecznie, tak? Nie zgubić. Zobaczcie Państwo, że nawet dzisiaj trudno jest powiedzieć o tym, że ktoś się zgubił, tak? No może, może jeżeli mu rozładował się telefon, to się jest w stanie zgubić, tak? Albo chwilowo nie ma, nie ma zasięgu. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, że jedziemy w jakieś miejsce i, i, i rzeczywiście um, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić w momencie, kiedy ta technologia jest y, obecna w, właśnie w formie chociażby technologii mobilnej. E, natomiast jest to oczywiście taki y, problem, że y, wspomniane profilowanie to, że no, proszę zobaczyć, że każdy ma, prawie każdy ma swój telefon, tak? Jakby kiedyś to był jeden telefon na rodzinę. Ja pamiętam jeszcze czasy, jak dzieliłam mój telefon komórkowy z mamą i generalnie y, część SMS-ów przychodziła do mnie, część przechodziła do mojej mamy, tak? Jakby y, kiedyś, y, kiedyś technologie były. No, ale też dostawałaś jednego SMS-a tygodniowo. Prawda, prawda? Tak, Więc ten podział nie był tak bardzo jak bolesny jak dzisiaj. Tak, tak, Dokładnie. Więc kiedyś te technologie rzeczywiście nie były tak bardzo spersonalizowane, tak? One nie miały takiego charakteru um, śledzącego konkretną osobę. A, a dzisiaj rzeczywiście um, to, że właśnie funkcjonujemy w tym paradygmacie aplikacji. Że one rzeczywiście mielą cały czas dane na nasz temat, że one rzeczywiście nam profilują także to, co nam się przedstawia, co nam się pojawia w naszych wyszukiwarkach, na różnych portalach, no właśnie, nawet na, w tej przestrzeni map wirtualnych, to, to rzeczywiście jest spory problem, bo nie zdajemy sobie często z tego sprawy. I ta technologia jest obecna nie tylko w tym, w sposobie wyszukiwania informacji, ale ona jest obecna w pewnym sensie cały czas. No i wydaje mi się, że problemem jest, kiedy myślimy o współczesnym flanerowaniu, to, że kiedy ja wkładam sobie telefon do kieszeni i idę sobie na spacer i jest piękne słoneczko wspomniane na samym początku audycji i sobie wędruję po mieście i tak sobie myślę, no teraz to jestem wolnym człowiekiem. tak? Teraz to ja po prostu pójdę sobie na loty, tak, albo po prostu e, zobaczę sobie, nie wiem, przytule się do drzewa w najbliższym Parku. To i tak zapominamy o tym, że jeżeli ten telefon jest włączony, jeżeli ten telefon cały czas jest podłączony do różnego typu aplikacji, jest cały czas włączona nawigacja, to aplikacje my nie jesteśmy w tle, sami. Tak to tak, się nazywa aplikacje prawda? w tle. Tak, to my nie jesteśmy sami. Cały czas jesteśmy w takiej bańce technologicznej. Ona jest niewidoczna. To jest oczywiście taka sfera infrastruktury technologicznej tego, że ten telefon jest cały czas podłączony do różnych innych. Technologii, z których być może sobie w większym bądź mniejszym stopniu zdajemy z tego sprawę bądź, bądź w ogóle nie urefleksyjniamy tego. I my funkcjonujemy chodząc po mieście, ja chodzę cały czas w takiej bańce, tak na dobrą sprawę, takiego, no właśnie, Smart envi Environment, to jest y, y, takie środowisko smart, w którym mój telefon cały czas. W pewnym sensie mieli różnego typu informacje o moim przemieszczaniu się, o sposobie, w jaki się poruszamy, um, o moich codziennych praktykach. Ja pamiętam zresztą, jak dostałam a, mój pierwszy smartfon w życiu, dostałam go po, po członku rodziny, że tak powiem. Który dostał nowszy model. I ja się dopiero po kilku tygodniach korzystania z tego smartfona zorientowałam, że ja cały czas mam włączony krokomierz. I że cały czas tak naprawdę moje codzienne, rutynowe praktyki, sposoby przemieszczania się są przeliczane na przykład na kroki, tak, albo um, widoczna jest pewna mapa mojego poruszania się, że na dobrą sprawę mogę odtworzyć, gdzie byłam tydzień temu. I dużo więcej jest informacji na tych mapach, akurat Ach. zaklętych. Dla tych, którzy nie wyłączyli sobie jeszcze lokalizacji w mapach Google, to zachęcamy do zajrzenia do tych statystyk, bo nie tylko ścieżki codzienne, ale z tych map można wyciągnąć, czy jest się wierzącym, czy się bywa w kościele, z kim się człowiek spotyka, z kim spędzamy wieczory, gdzie pracujemy, gdzie jemy, gdzie wypłacamy pieniądze. Wszystko tam jest i to jest dużo więcej niż myślimy. Ale można wyłączyć przecież telefon Natalia i być prawdziwym flan flanerem w XXI wieku. Jak najbardziej można i oczywiście tylko pytanie, czy my to robimy i czy tego chcemy, tak? Bo to trochę jest taki odwieczny problem, który się pojawia, może nie odwieczny, ale powiedzmy, pojawia się, pojawił się w oświeceniu już, jak Jan Jakub Rousseau, osławiony Jan Jakub Rousseau, krytykował rozwój cywilizacyjny, to pojawiały się takie interpretacje, jego myśli, że, ach, to on nas zachęca do powrotu do natury. Tak? Mm -hmm. Ale właśnie problem polega na tym, że my wiemy doskonale, że jak zrobiliśmy krok do przodu, to nie będziemy robić dwóch kroków w tył. I trochę problem wydaje się bardziej rozkładać na takim poziomie naszej świadomości. Tego, co my rzeczywiście chcemy z tymi technologiami robić, jak my chcemy z nich korzystać. A wbrew pozorom, świadome korzystanie z internetu, z naszych telefonów, to nie jest taka prosta rzecz, bo kto czyta, prawda, polityki jakie... prywatności tak, i, dokładnie. i regulaminy. Albo, tak, kto wchodzi, prawda, w ustawienie aplikacji i weryfikuje, co rzeczywiście ta, do czego ta rzeczywiście aplikacja ma Dostęp. Kto urefleksyjnie to, czy rzeczywiście chce udostępnić dane na przykład o swoim kodzie zamieszkania, tak na, przy naszym adresie, w, po którym możemy stwierdzić na przykład, nie wiem, jakie, mieliśmy, jakie mamy poglądy polityczne, czy jaka jest wartość mieszkań w okolicy, tak. No, ale żeby nie było tak defetycznie, bo to przecież te nowe technologie w kieszeni, na przykład można słuchać efektu sieci na słuchawkach, spacerując po parku, ale to też mogą nam dać całkiem dużo wartości dodanej, choć to chyba nie najbardziej eleganckie sformułowanie, no bo możemy mieć audioprzewodniki, możemy korzystać z jakiejś treści, której nie mielibyśmy normalnie, więc to niekoniecznie musi wysysać z nas dane, ale może też dostarczać i dać na przykład, nie wiem, zupełnie nową możliwość poznawania miasta, od razu słuchając głosów, nie, smakując smaków, to może jeszcze nie, ale kto wie, kto wie, w Augmented Reality całkiem mm -hmm. wszystko jest przed nami, e, więc może jest też jakaś jasna strona tego flaneringu cyfrowego właśnie z telefonu. W ręku. I jak najbardziej jest i. To, jest również, to są nowe możliwości, bo oczywiście jak sobie pomyślimy, że te technologie nas w pewnym sensie inwigilują, jak używamy też takiego języka kontroli rozumianego negatywnie tylko, no to oczywiście jest to, jest to problem. Natomiast kontrola niekoniecznie i ta obecność technologii cały czas w, naszym, w naszej kieszeni niekoniecznie jest czymś negatywnym zawsze. Wcześniej rozmawiałyśmy o tym tych różnicach między mężczyznami i kobietami w tym... Cyberflanerowaniu i właśnie e, chciałam przejść, ale nie zdążyłam, więc powiem to teraz. Widzimy też e, na przykład, że e, technologie w pewnym sensie emancypują kobiety w przemieszczaniu się. E, no bo taki powiedziałabym nie, niezbyt uprzejmy e, stereotyp o tym, że kobiety nie potrafią czytać map. E, no w pewnym sensie rozwiązuje się ten, ten problem właśnie mapami wirtualnymi. Ale nie stereotyp. E, w, być może, nie, nie, ale to mimo wszystko jakaś, jakaś forma takiego, powiedzmy, uproszczonego sposobu myślenia o przemieszczaniu się kobiet. Kobiety również mogą weryfikować, Powiedziałabym taką opinię na temat miejsca i po prostu ze względów także no, takich społecznych i kulturowych, omijać miejsca, o powiedzmy, nie najlepszej sławie, nie najlepszej opinii, rzeczywiście nie stwarzać też takich sytuacji, które mogą generować zagrożenia. Pamiętajmy, że przemieszczanie się kobiet i mężczyzn nie jest takie samo w przestrzeni w ogóle miejskiej. Kobiety rzeczywiście bardziej zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa i to dotyczy zarówno tego, czy się no, palą latarnie na ulicy, czy też właśnie. No, właśnie y, jakieś miejsce jest po prostu dostępne ze względu na to, że możemy tam pojawić się, nie wiem, z dziećmi, możemy tam pojawić się w towarzystwie innych kobiet, że nie jest nam potrzebny w w tym sensie na no, jakiś powiedzmy mężczyzna do tego, żeby nas tam do, żebyśmy tam dojechały, żebyśmy tam rzeczywiście trafiły. Bo kobiety rzeczywiście bardziej zwracają uwagę na takie aspekty powiedziałabym użyteczności miejsca, tak? To znaczy tego, co my tam robimy, jak tam można spędzać czas. Mężczyźni bardziej patrzą na miasto jako na sferę przepływów, to znaczy jadę z punktu A do punktu B mhm. i tam ma być wygodnie, prosto, szybko, łatwo, więc, więc to też jest trochę inny sposób myślenia o o tym znaczeniu technologii dla rzeczywiście takiego naszego poruszania się, ale jeżeli już wspomniałaś o augmented reality, to to jest także dobry przykład na to, że żeby pokazać, że smartfony, technologie rozszerzone, to na, na co nam pozwala obecność wirtualnej technologii w naszym poruszaniu się po mieście, rzeczywiście zmieniło też nasz stosunek do różnych miejsc, obiektów, do, do różnych przestrzeni, dlatego, że one zaczęły zyskiwać w pewnym sensie nowy wymiar, nowe znaczenie. Um, bardzo ciekawe są aplikacje, które pozwalają nam, na przykład, na zwiedzanie miasta, ale w taki sposób, że sięgamy, na przykład, do o, zdjęć, obrazów z przeszłości. Tak, możemy zobaczyć, mhm. czyli zaprojektować to, jak to wyglądało kiedyś. Tak, y, zobaczyć, jak j, jakie budynki stały w danych miejscach y, kiedyś, jaka była związana historia z nimi, y, co się w tej przestrzeni miejskiej w związku z tym zmieniło. Są także y, Różne programy do tego, żeby w pewnym sensie tworzyć też taką wizję tego, jak miasto mogłoby wyglądać kiedyś, tak? Jakby w jaki sposób moglibyśmy w pewnym sensie przekształcić dane miejsca? No właśnie po to, żeby pomyśleć, no, jak dana przestrzeń mogłaby kiedyś się zmienić. Więc to są bardzo ciekawe projekty, bardzo ciekawe aplikacje, które też nam aktywizują miejsca, takie czasami zapomniane, albo takie trywialne, no, przejeżdżamy po prostu koło nich i w ogóle nie myślimy, że one mają jakąś historię, jakieś znaczenie, że, że mogą być ważne, nie wiem, mijamy dziesiątki pomników, no, jesteśmy w specyficznym mieście takim jak Warszawa, no, jakby pomniki są niemalże na każdym rogu, A, ale o znaczeniu tych miejsc, o tym jakby... Skąd one się wzięły, jaka jest za nimi stoi historia, no bardzo często a kompletnie nas to nie, nie interesuje, albo nie mieliśmy możliwości się zainteresować. I e, tego typu aplikacje, tego typu sposoby wykorzystywania technologii w przemieszczaniu się, no właśnie, e, wspomniałaś także możliwość słuchania podcastów, ale są na przykład aplikacje, które robią bardzo ciekawą rzecz z naszą taką sferą sensoryczną, mianowicie wzmacniają dźwięki, które znajdują się w naszym otoczeniu. I oczywiście to może być w pewnym sensie nieznośne, tak, no bo nie, może nie chcemy bardzo intensywnie słyszeć. Albo są jeszcze... przyjemne miejsca. Dokładnie, ale jeżeli na przykład jesteśmy w jakimś parku i chcemy zintensyfikować te, ten dźwięk ćwierkających wiosennych ptaków, no to oczywiście jest taka możliwość. Są takie aplikacje, które po prostu pozwalają nam w pewnym sensie zwrócić uwagę na pewne bodźce sensoryczne także inne niż tylko wzrok, um, a które także są z miastem związane i które także powodują, że jakaś przestrzeń jest dla nas atrakcyjna, jest dla nas ciekawa, że chcemy tam rzeczywiście przebywać. No nie mówiąc też o tym, że są osoby, dla których taki biały szum miejski jest jak najbardziej przyjemny i relaksujący. Intensyfikacja takiego doznania jest jak najbardziej też w porządku. Więc że, rzeczywiście no, możemy dzięki nowym technologiom w pewnym sensie odkrywać to miasto Inaczej czy na nowo, możemy nadawać różnym miejscom zupełnie nowe znaczenie, możemy dzielić się także naszymi przeżyciami z innymi ludźmi to jest też ważny aspekt technologii, że no, proszę właśnie zobaczyć, że w momencie, kiedy jesteśmy w jakiejś przestrzeni, przeżywamy coś w tej przestrzeni, no, bardzo często szarujemy informacje na ten temat gdzieś dalej. I staje się to wspólnym doświadczeniem, Dokładnie. intersubiektywnym, jak powiedzielibyśmy, filozoficznie, tak, tak, tak jak najbardziej, tak. I to też powoduje, że my zaczynamy patrzeć na przestrzeń jako na coś, co może zyskać nowe znaczenie właśnie dlatego, że ludzie w pewnym sensie e, sami kształtują to, e, czy dane miejsce jest atrakcyjne, ciekawe, bo czasami, jeżeli nawet spojrzymy sobie właśnie na różne aplikacje do oznaczania się w określonej przestrzeni, w określonych miejscach, tworzenie właśnie Właśnie takiej mapy dzielonej z innymi ludźmi, bo na pewno mapa wirtualna ma tę ma ma przewagę nad materialną, taką e, papierową, że Przez możemy się, się nią tak, to nie w domu, tylko że można się podzielić z innymi ludźmi. E, no to one także sprawiają, że my zaczynamy zastanawiać się, co innych ludzi interesuje w tych miejscach. Co tam jest ciekawego, co rzeczywiście e, sprawia, że jakiś, jakiś widoczek, jakieś, jakaś panorama e, uznawana jest za ciekawe, atrakcyjne miejsce, które warto zobaczyć. A czasami, oczywiście, możemy się negatywnie zaskoczyć, ale może być też bardzo e, taki, dużo takich, powiedziałabym, doświadczeń i, i, i sytuacji, w których. No spojrzymy na pewne trywialne być może dla nas widoki zupełnie inaczej. Tak? Że... Czyli bodziec do bardziej rozbudowanego flanerowania i tak, poznawania do... jeszcze bardziej zaklętych, tajnych miejsc. Tak i też takiego powrotu w pewnym sensie do takiego flanerowania XIX-wiecznego, ale rozumianego także jako patrzenie na miasto, jako na pewien krajobraz, na pewien pejzaż, także... No miasto nie ma tylko i wyłącznie tego wymiaru funkcjonalnego, jest też właśnie też pewną przestrzenią, pewnym, pewnym krajobrazem i to też jest po prostu sam w sobie interesujący y, sposób patrzenia na nasze otoczenie. Tak? Piękna klamra kompozycyjna. Od technologii, które nam odebrały <grymna> przyjemność flanerowania, do technologii, które przywracają nam tę przyjemność. Zatrzymałam się wprawdzie na tych zintensyfikowanych trelach ptasich w parku i zastanawiam się, czy byłabym gotowa na taki spacer. Futuryści w manifeste mówili o tym, że tylko węch i tylko węch, jako ten jeden mm -hmm. e, zmysł poznawczy. Jeszcze to przed nami, ale kto wie, jakie aplikacje e, zaraz Producenci, designerzy nam przygotują, więc może nie tylko trele, ale i zapachy będą zintensyfikowane i będzie można flanerować już wielozmysłowo. Ale można już w ten sposób flanerować, dlatego że też technologie oczywiście to jest bardzo szerokie pojęcie. Pamiętajmy, my tutaj przede wszystkim skupiłyśmy się na tych kwestiach cyfrowych, na tym, co znajduje się w naszej kieszeni, ale przestrzeń miejska jest przestrzenią bardzo interaktywną i oczywiście tam się pojawia mnóstwo technologii, które działają na w pewnym sensie takie regulowane naszego zachowania w różny sposób i na przykład um, są takie rozwiązania w niektórych miastach z których na przykład chce się um, to powiedzieć, przegonić młodzież tak żeby nie spędzała czasu w jakimś miejscu niepożądanym e, na przykład puszcza się im dźwięk komarów w takich małych głośniczkach, a ponieważ ucho młodego wyłapuje, człowieka wyłapuje tak. te dźwięki, to starszego starszej, chyba. Starszego tak. właśnie już w pewnym Aha. wieku trochę gorzej, dlatego starszym ludziom trochę mniej przeszkadzają bzyczące komary, no, no sprawia, że jakby młode osoby się no, przemieszczą gdzieś indziej, a ta przestrzeń zostanie w pewnym sensie odzyskana dla osób starszych. I to samo możemy robić z zapachami. Możemy także w pewnym sensie no, rozpylać pewne zapachy, które przeganiają nam ludzi z pewnych przestrzeni, a zachęcać po prostu do spędzania czasa, czasu w pewnych miejscach, które no właśnie są tak zaprojektowane, żebyśmy rzeczywiście chcieli tam. Być. Być. Chcieli tam być. Jeśli słuchają nas Państwo na słuchawkach e, podczas flanerowania, to kontynuujcie. Jeśli Państwo e, jesteście w domach, to chyba czas najwyższy się ruszyć i powałęsać trochę po mieście, popatrzeć, jakie możliwości dają nam nasze smartfony, ale też co się dzieje dookoła, bo może gdzieś zamknęliśmy się w tych naszych e, e, domostwach i gospodarstwach domowych, a piękne miasto dookoła zachęca do wiosennego flanerowania. Natalia, dziękuję Ci bardzo za te rozmowy. Dziękuję. E, powiało wiosną, powiało entuzjazmem, i myślę, że czas najwyższy ruszyć się na miasto. Naszym gościem była dzisiaj dr Natalia Juchniewicz z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Filozofii Techniki i Komunikacji, powtarzam, bo to bardzo enigmatyczna nazwa. No cóż, wrócimy do tego. spacerujemy po mieście, wrócimy do wątków cyfrowych w naszej codzienności i słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Do zobaczenia do usłyszenia, Justyna Pokojska zapraszam. Efekt Sieci. Kampus, kampus. Stosy, stosy, stosy.